W 1965 roku Malcolm X, jeden z przywódców walki o równouprawnienie Afroamerykanów, został zastrzelony podczas wiecu w Nowym Jorku, w dzielnicy Harlem. W Związku Radzieckim dokonano oblotu samolotu transportowego AN-22, a w Wielkiej Brytanii zniesiono karę śmierci. Nicolae Ceausescu został sekretarzem generalnym rumuńskiej partii komunistycznej, zaś na Tonga padł żółw promienisty imieniem Tu'i Malila, którego James Cook przywiózł z Madagaskaru jako podarunek dla tongijskiej rodziny królewskiej w bagatela 1777 roku. Awaria elektrowni wodospadu Niagara spowodowała blackout północno-wschodnich stanów USA, w tym miasta Nowy Jork i kanadyjskiej prowincji Ontario, pozbawiając na wiele godzin prądu kilkadziesiąt milionów osób oraz powodując uwięzienie kilkunastu tysięcy w odciętych od zasilania wagonach metra. W Polsce powstał zespół Czerwone Gitary, a w tak zwanej aferze mięsnej zapadły bulwersujące do dziś wyroki śmierci. Profesor Wiktor Bross przeprowadził pierwszą w Polsce próbę transplantacji nerek osoby zmarłej, a w Krakowie oddano do użytku miasteczko Studenckiej Akademii Górniczo-Hutniczej. W Olsztynie zlikwidowano komunikację tramwajową, a w Warszawie w kawiarni Nowy Świat zainaugurował swoją działalność kabaret Dudek. Również w Warszawie otwarto Muzeum Więzienia Pawiak. Zofia Ługowska urodziła się 25 lat wcześniej w Łodzi. Była tak zwanym trudnym dzieckiem. Uciekała z domu, kradła, już jako dziecko często piła alkohol i upijała się. Być może jednym z powodów takiego zachowania był fakt, że jej ojciec był niezwykle religijny. Zrozpaczony postawą córki uznał, że tylko zakonnice mogą ją z powrotem wprowadzić na drogę cnoty i wychodził, wybłagał wręcz jej skierowanie do zakładu sióstr pasterek. W 1959 roku 19-letnia Zofia została przyjęta do placówki opiekuńczo-wychowawczej w Pniewitem pod Świeciem. Ku zdziwieniu rodziny i być może nawet własnym wytrzymała tam 3 lata, jednak po tych 3 latach po prostu przeskoczyła przez gruby ceglany mur i tyle ją widziano. Do domu nie miała po co wracać, ojciec postawił sprawę jasno. Rozpoczęła tułaczkę między Świeciem a Bydgoszczą. Spała po rowach i lasach, dorywczo zatrudniała się do pomocy rolnikom. Podczas jednej z takich dorywczych prac przy żniwach w okolicy Chełma zaszła w ciążę. Być może dziecko pomogłoby jej wreszcie uporządkować własne życie, ale niestety urodziło się upośledzone umysłowo. Zofia zaraz po urodzeniu oddała synka do domu dziecka i przeniosła się do Bydgoszczy. W mieście miała więcej możliwości schronienia się na klatkach schodowych czy ogródkach działkowych, a także mogła korzystać z pomocy dla bezdomnych w postaci przytułków czy łaźni. Jedynym źródłem jej utrzymania stała się prostytucja, głównie dla biedniejszych i niewymagających klientów, których znajdowała w okolicy dworca kolejowego. Noc z 10 na 11 czerwca 1965 roku spędziła na libacji. Kiedy jako tako doszła do siebie po pijatyce, wyruszyła na dworzec i wokół niego spędziła następne kilka godzin. Około 18 była widziana na ulicy Dworcowej, gdzie rozmawiała ze szczupłym mężczyzną w znoszonym szarym garniturze w wieku około 35-40 lat. Być może z tym samym mężczyzną około godziny 20 widziano ją idącą ulicą Unii Lubelskiej. Był to ostatni ślad żywej Zofii. 13 czerwca 1965 roku mieszkająca w okolicy Rosalia L. z samego rana wyruszyła do Lasku Smukalskiego zbierać grzyby i zioła. Jednakże w miejscu oddalonym o około 200 metrów na wschód od końca ulicy Smukalskiej i około 130 metrów w głąb lasu zatrzymał ją widok, którego miała nie zapomnieć już do końca życia. Częściowo obnażone zwłoki młodej kobiety leżały na plecach z charakterystycznie rozchylonymi nogami. Na prawej części głowy miała narzucone pocięte resztki brunatno-żółtawej spódniczki. Jej wskórek łonowy i pachwiny były przysypane wilgotnymi gałązkami sosny. 40 cm od prawego kolana leżał pantofel z prawej nogi, 35 cm od prawej dłoni z lewej. W odległości 13 cm od prawej dłoni leżały strzępy różowej halki, a na obu obnażonych ramionach po 2 ramionczka, od halki i od stanika. W bezpośrednim pobliżu zwłok znajdowała się butelka po wódce i damska torebka zawierająca dokumenty na nazwisko Zofii Ługowskiej, a także zwykły, składany scyzoryk z rdzawo-brunatnymi plamami. Około 60 cm za głową ofiary gałęzie sosny były przygniecione do ziemi i zabrudzone krwią. Na przestrzeni około 40x40 cm ziemia nasiąknęła płynną krwią na głębokość 5 cm.
Ponadto wokół zwłok podłoże było silnie poruszone, jakby zdeptane. Ziemia pod zwłokami była sucha, natomiast wokół nich wilgotna, podobnie jak i wszystkie porozrzucane przedmioty. Przez kilka ostatnich godzin padało. Czymś, co od razu rzuciło się w oczy zarówno starszej pani, jak i potem milicjantom, było nieludzkie wręcz okaleczenie zwłok. Zofia Ługowska miała liczne otarcia na szyi, głęboką i rozległą ranę ciętą szyi dochodzącą do kręgosłupa, a także nacięcia na klatce piersiowej i rozcięte powłoki brzuszne odsłaniające jelita. Sekcja zwłok wykazała, że bezpośrednią przyczyną śmierci było skrwawienie z rany szyi, natomiast obrażenia klatki piersiowej i brzucha, na szczęście, zostały zadane pośmiertnie. Lekarz stwierdził ponadto szarawą treść, spermę i drobne cząstki roślinne w pochwie. Zofia od dłuższego już czasu musiała chorować wenerycznie, natomiast stosunek seksualny odbyła na krótko przed śmiercią. Czas zgonu na podstawie badań ustalono na godziny wieczorne 11 czerwca 1965 roku. Spośród przedmiotów zabezpieczonych na miejscu znalezienia zwłok, na torebce i butelce wódki ujawniono ślady linii papilarnych należące do Zofii. Sprawca nie pozostawił żadnych śladów nadających się do badań, do czego zapewne przyczynił się również deszcz. Pies tropiący wskazał drogę odejścia sprawcy do przystanku linii 54, gdzie zgubił ślad. Milicjanci z góry nastawili się na ciężką pracę. Ofiara była prostytutką, obracała się wśród tak zwanego marginesu społecznego. Nie było żadnych świadków zdarzenia, a do zabójstwa ewidentnie doszło na tle seksualnym. Rozpoczęto zatem działania zakrojone na szeroką skalę. Jednym z pierwszych podejrzanych stał się niejaki A.P., który 12 czerwca około godziny 3 został wylegitymowany w pobliżu dworca. Milicjanci odnotowali, że był podrapany na twarzy i miał ubranie poplamione krwią. W wyniku rewizji przeprowadzonej w miejscu zamieszkania zakwestionowano jego ubranie oraz pokrwawioną szmatę. Dopiero późniejsze ekspertyzy pozwoliły ustalić, że krew na ubraniu i szmacie pochodziła z okresu znacznie wcześniejszego niż zabójstwo Zofii. Mieszkańcy Bydgoszczy już całkiem otwarcie mówili, że w mieście grasuje Kuba Rozpruwacz, więc żeby uspokoić nastroje, milicja zainteresowała się nawet młodym mężczyzną, który popełnił samobójstwo poprzez wypicie środków chemicznych z laboratorium, w którym pracował. Przyjęto, że Zofia Ługowska mogła go zarazić chorobą weneryczną, a mężczyzna, dowiedziawszy się o tym, najpierw odnalazł ją i zabił, a następnie popełnił samobójstwo. Na szczęście nie znaleziono dowodów na poparcie tej karkołomnej wersji. Zatrzymano jeszcze kilkunastu bezdomnych z towarzystwa Zofii, ale każdego z nich trzeba było zwolnić. Tymczasem 9 sierpnia 1965 roku, około godziny 18, w lesie na Jachcicach przy szosie Bydgoszcz-Koronowo została zaatakowana 19-letnia Natalia G. Wracała od lekarza. Na nodze miała opatrunek gipsowy. Sprawca przewrócił ją, ściągnął jej majtki i dotykał członkiem jej narządów płciowych, a następnie zaczął ciąć scyzorykiem jej twarz i szyję. Wypływającą krew zlizywał. Natalię uratowali ludzie przejeżdżający obok samochodem, którzy usłyszawszy jej krzyki pospieszyli z pomocą i spłoszyli napastnika, który uciekł do lasu. Wybawcy odwieźli Natalię do najbliższej komendy milicji obywatelskiej, gdzie, pomimo szoku, złożyła szczegółowe zeznanie. Rysopis sprawcy, który podała, był bardzo ogólny, natomiast w pewnym momencie, nagle, przypomniała sobie, że przecież pobudzony napastnik pokazał jej jakiś dokument, na którym odczytała nazwisko. Nazwisko to brzmiało Ireneusz Trzciński. Milicjanci odnaleźli go błyskawicznie. Ustalili, że urodził się w 1943 roku, był kawalerem, pracował jako palacz w okręgowej spółdzielni mleczarskiej, w dzieciństwie mieszkał z rodzicami w Świeciu. Był pięciokrotnie karany za kradzież, szalbierstwo, wyłudzenie, uszkodzenie ciała, zniszczenie mienia, spowodowanie wypadku po pijanemu, zniewagę, czynną napaść na funkcjonariusza MO oraz spowodowanie trwałego kalectwa. Odgryzł kobiecie nos. Z zeznań świadków wynikało, że leczył się na kiłę, miał regularne kontakty z prostytutkami, a Zofię znał osobiście. Ireneusz Trzciński został aresztowany pod zarzutem napaści na Natalię w dniu 19 sierpnia 1965 roku. 19 listopada przedstawiono mu również zarzut zabójstwa Zofii. Zarówno odnośnie pierwszego, jak i drugiego zarzutu sukcesywnie odmawiał składania wyjaśnień, powtarzając tylko: nie dam się w nic robić.
Fakt, że świadkowie w sprawie zabójstwa Zofii Ługowskiej zeznawali, że na dzień przed zabójstwem widzieli ją w towarzystwie mężczyzny 35-40-letniego, zaś Ireneusz Trzciński pomimo bogatej przeszłości kryminalnej miał lat zaledwie 22, wydawał się nie mieć dla funkcjonariuszy zbyt wielkiego znaczenia. Najważniejsze było, że po jego aresztowaniu miasto odetchnęło, a szepty o Kubie rozpruwaczu ucichły. Ucichły na niemal dokładnie, licząc od dnia postawienia Trzcińskiemu zarzutu zabójstwa Zofii, 4 miesiące. 13 marca 1966 roku już od rana było zimno i wilgotno. Mimo to na terenie Lasu Gdańskiego, przy ścieżce wiodącej do Rykowa, w sosnowym zagajniku znalazł się spacerowicz, który pod śniegiem zobaczył jakiś dziwny kształt. Były to zwłoki młodej kobiety, okaleczonej w bardzo podobny sposób jak 8 miesięcy wcześniej Zofia Ługowska. Na podstawie znalezionego w pobliżu zwłok dowodu osobistego ustalono, że ofiarą była 29-letnia Danuta Kuklińska, urodzona w Bydgoszczy, dobrze znana funkcjonariuszom Milicji Obywatelskiej. Podobnie jak Zofia była prostytutką świadczącą swoje usługi głównie w okolicy Dworca Głównego i głównie dla najmniej wymagających klientów. Była już notowana i karana za drobne kradzieże. Najczęściej przebywała w lokalach w okolicy dworca w towarzystwie mężczyzn o podejrzanej reputacji. Nie zachowało się na temat jej życia zbyt wiele informacji, z wyjątkiem jednej, najtragiczniejszej. W chwili śmierci była w 3 miesiącu ciąży. Nie przerwała pracy, ponieważ chciała odłożyć pieniądze na jej usunięcie. Ustalono, że Danuta noc z 11 na 12 marca spędziła w piwnicy przy ulicy Wileńskiej. Rano poszła do domu swoich rodziców, którzy w odróżnieniu od rodziców Zofii starali się jej pomagać. Tam zjadła śniadanie, zdrzemnęła się i poszła do kina Wolność na ulicy Gdańskiej 21, późniejsze kino Awangarda, na przedpołudniowy seans. Potem spotkała się z koleżanką i razem wyruszyły na obchód ulubionych lokali. Około godziny 14 były widziane w restauracji Gromada na rogu ulic Pomorskiej i Cieszkowskiego. Obecnie w tym samym lokalu, co wówczas Gromada, mieści się pierogarnia pod Aniołami. Tamtego dnia stali bywalcy Gromady zwrócili uwagę na mężczyznę, który wyraźnie popisywał się grubym plikiem banknotów. Zapamiętali, że zjadł on flaczki, popił wódką, zagadnął Danutę i razem z nią wyszedł z lokalu. Koleżanka, która przyszła z Danutą, zeznała, że ten mężczyzna był w lokalu z grupą znajomych, z których jeden przypomniał mu o odjeździe autobusu. Następnego dnia rano w Lesie Gdańskim znaleziono zwłoki Danuty. Protokół oględzin miejsca znalezienia zwłok stwierdzał, iż po usunięciu warstwy śniegu stwierdzono, że znalezione zwłoki ułożone były na wznak, prawa ręka odchylona do tyłu, ułożona równolegle do tułowia, dłoń zaciśnięta. Lewa ręka odrzucona na bok, dłoń na wysokości głowy, nogi rozchylone pod kątem 45 stopni, zwłoki obnażone od kolan po szyję. W odległości 2 metrów od głowy dostrzeżono wyraźne ślady wgniecenia ziemi, której wygląd pozwalał stwierdzić, że mogą pochodzić od obcasa lub czubka buta osoby klęczącej lub czołgającej się. Tak, dla mnie to zdanie też nie ma anatomicznego sensu, ani klęcząc, ani czołgając się nie zostawiamy przecież śladów obcasów. Śladów tych nie zdołano utrwalić, a brak cech szczególnych uniemożliwiał ich dalszą identyfikację. W trakcie sekcji zwłok stwierdzono 4 rany cięte. Szyi, pleców, lewej piersi i powłok brzusznych. Na szyi Danuta miała otarcia spowodowane duszeniem, w nosie skrzepniętą krew. Podobnie jak w przypadku Zofii, bezpośrednią przyczyną jej śmierci było wykrwawienie się z przeciętej tętnicy szyjnej. Pozostałe rany zostały zadane po śmierci. Do śmierci Danuty doszło 12 do 20 godzin przed znalezieniem zwłok, a zatem 12 marca po godzinie 12, co w zupełności zgadzało się z zeznaniami świadków, którzy widzieli Danutę w Gromadzie. W pobliżu jej zwłok również zabezpieczono scyzoryk ze śladami krwi. Badania potwierdziły, że krew należała do Danuty. Zabezpieczono także pocięte fragmenty ubrań oraz należące do ofiary dokumenty. Co ciekawe, ponownie zabezpieczono tylko odciski palców ofiary. W linii prostej miejsce zabójstwa Danuty od miejsca zabójstwa Zofii dzieliło niecałe 2 kilometry. Pomiędzy oboma zabójstwami występowało znacznie więcej analogii. Obu dokonano z motywów seksualnych, obu w okolicach 11 dnia miesiąca, kiedy duże przedsiębiorstwa w Bydgoszczy dokonywały wypłat. Obie ofiary trudniły się prostytucją, poszły ze sprawcą dobrowolnie w celu odbycia stosunku płciowego, a napiwszy się z nim wódki nie stawiały oporu podczas niespodziewanego ataku. Obie kobiety były wyraźnie biedne, mimo to sprawca przeszukiwał ich torby i rozrzucał wokół osobiste przedmioty tak, jakby czegoś poszukiwał.
Jednak ze zwłok nic nie zginęło, nawet tani zegarek Danuty Kuklińskiej pozostał na jej nadgarstku. Rany zadane obu kobietom były również podobne. Kiedy już władze przyznały publicznie, że to nie Trzciński był zabójcą Zofii Ługowskiej, w mieście ponownie zapanowało poruszenie. Milicja przystąpiła do działań na niespotykaną dotąd skalę. Przesłuchano w sumie około 3000 świadków. Sprawdzono wszystkich zarejestrowanych jako osoby ze skłonnościami do zboczeń. Przede wszystkim skupiono się jednak na zeznaniach osób, które przebywały wczesnym popołudniem 12 marca w gromadzie i obserwowały Danutę oraz mężczyznę, z którym wyszła. W związku z zeznaniami o tym, że miał on przy sobie dużą ilość gotówki, sprawie nadano kryptonim Bogacz. Ponieważ część świadków twierdziła, że nieznajomy miał zmęczoną twarz i mało miejski strój, sprawdzono wersję, że jest on mieszkańcem podbydgoskiej wsi, a pieniądze uzyskał ze sprzedaży płodów rolnych. Przesłuchano więc pracowników okolicznych punktów skupu, spółdzielni gminnych i kółek rolniczych. Bez rezultatu. Równolegle sprawdzano też spisy pracowników bydgoskich przedsiębiorstw, które wypłacały pensje 11 dnia miesiąca, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników zamieszkujących w podbydgoskich wsiach. Decydujące dla sprawy zeznanie złożył Ignacy P., niezwykle bystry i żywotny 84-latek. 12 marca, wracając z działki na osiedle leśne, gdzie mieszkał, widział Danutę idącą z mężczyzną do lasu. Traf chciał, że Danutę znał od dziecka i bolał nad tym, że się prostytuowała. Z tego powodu szczególnie dokładnie przyjrzał się mężczyźnie, którego uznał za jej klienta. Według jego opisu mężczyzna miał 1,70 m wzrostu, ciemne włosy przystrzyżone z tyłu, mizerną, szczupłą twarz z dużą ilością zmarszczek lub dziobów po ospie, spiczasty nos, okrągłe oczy, czarne brwi, niedbały chód. W lewej ręce niósł ceratową teczkę. Wyglądał na mieszkańca wsi. Zeznania pana Ignacego uzupełniły jeszcze trzy inne osoby, które widziały Danutę z Bogaczem w gromadzie. Potem przez chwilę w niedalekiej Sielance, a potem w drodze na osiedle leśne. Wszyscy oni przyjrzeli się mężczyźnie na tyle dokładnie, że na podstawie ich zeznań można było odtworzyć jego wygląd za pomocą identyfikatora rysunkowo-kompozycyjnego. W tym miejscu pozwólcie proszę na małą dygresję. Wobec niewystarczającej ilości odpowiednio przeszkolonych rysowników, którzy mogli się podjąć odtworzenia wyglądu osoby lub rzeczy na podstawie zeznań świadków, w latach 60. rozpoczęto już stosowanie mechanicznych metod sporządzania portretów. Na długo przed wprowadzeniem do użytku komputerów i grafiki komputerowej portrety pamięciowe tworzono za pomocą kalki technicznej. Na bazowej kalce z narysowanym kształtem twarzy układało się kolejne kawałki z narysowanymi oczami, ustami, kształtem włosów itd. I tak skomponowany portret fotografowano. Elementy do jego budowy wybierano z bazy różnych rysunków tej samej części twarzy. Istniało kilka rodzajów takich zestawów, jednym z nich był właśnie szeroko używany w Polsce identyfikator rysunkowo-kompozycyjny. Jego następcą dopiero pod koniec lat 90. został Polsit, graficzny program komputerowy oparty na tej samej zasadzie układania twarzy z poszczególnych elementów, całkowicie polskiego autorstwa. Bardzo chętnie opowiem Wam więcej o historii kryminalistyki, ale na razie wróćmy do Bydgoszczy. Zaopatrzeni w portret pamięciowy milicjanci ponownie udali się do gromady. Jeden z pracowników przypomniał sobie wtedy, że tamtego dnia wypłatę oblewała grupka pracowników bydgoskiego przedsiębiorstwa inżynieryjnego, a wśród nich był znany mu osobiście Jan B. Ponownie przesłuchany Jan B. potwierdził, że 12 marca znajdował się w gromadzie w towarzystwie czterech, a nie trzech, jak pierwotnie zeznał kolegów. Jednego pominął specjalnie, ponieważ był on człowiekiem tak cichym, spokojnym i porządnym, że na pewno nie o niego chodziło, wobec tego Jan chciał mu oszczędzić kłopotów z milicją. Kim był ten przykładny obywatel? Nazywał się Stefan Rachupiński i mieszkał we wsi Osielsk, 11 km od Bydgoszczy. Miał 37 lat, żonę i czwórkę dzieci w wieku od 3 do 12 lat. W bydgoskim przedsiębiorstwie inżynieryjnym pracował jako kowal w zakładowej kuźni. Według opinii sporządzonej przez komisariat MO w Osielsku należałoby wykluczyć go z kręgu podejrzanych. Miał nieposzlakowaną opinię w pracy i wśród znajomych. W małżeństwie układało mu się dobrze. Nie zdradzał żadnych zachowań sadystycznych, był troskliwym ojcem, często pomagał teściowi w gospodarstwie. Mówiono, że jest spokojny i ma naturę samotnika. Sąsiedzi i znajomi określali go jako osobę nieśmiałą, małomówną, zupełnie niesamodzielną, nieinteresującą się kobietami. Nigdy nie był karany, a ożenił się tylko za namową rodziców.
Rachubińskiego przesłuchano w miejscu zamieszkania, co wzbudziło sensację na cały Osielsk, a następnie zabezpieczono do analizy jego szalik, kurtkę i marynarkę, pokryte brązowawymi plamami. Badania potwierdziły, że były to plamy krwi, nie należące do Rachubińskiego, natomiast wykazujące pełną zgodność z plamami na scyzoryku z miejsca zabójstwa oraz krwią Danuty Kuklińskiej. Rachubińskiego aresztowano, a następnie okazano czterem świadkom, na podstawie zeznań których sporządzono portret. Wszyscy rozpoznali go jako mężczyznę, z którym widzieli Danutę w ostatnim dniu jej życia. Co ciekawe, świadek Ignacy P., starszy pan, który osobiście znał Danutę, nie rozpoznał Rachubińskiego, kiedy okazano mu zdjęcie, natomiast podczas okazania osoby wskazał go bez chwili namysłu. 26 kwietnia 1966 roku Stefan Rachubiński przyznał się do zabicia Zofii Ługowskiej i Danuty Kuklińskiej. Jako motyw swojego działania wskazał przyjemność, jaką czerpał z rozcinania ludzkiego ciała nożem. Powiedział m.in. ciągnęło mnie do tego, miałem ku temu wielką chęć. Nieodpartą chęć odczuwał zwłaszcza czując nadchodzący wytrysk nasienia. Właśnie w tym momencie obie ofiary chwycił za szyję i dusząc pozbawił przytomności, aby potem móc je swobodnie ciąć. Krojąc obie kobiety odczuwał podniecenie i przyjemność jak przy wytrysku, ale wytrysk nie następował. Obu zabójstw dokonał pod wpływem alkoholu. Wyjaśnił, że chęć krojenia narastała w nim od kilku lat i nawet w trakcie stosunków z żoną myślał o tym, ale nie zdecydował się na jej zabicie ze względu na dzieci. Zaczął natomiast korzystać z usług prostytutek, zwykle po wypłacie. Brak śladów linii papilarnych na miejscu obu zabójstw był spowodowany tym, że Rachubiński, pracujący jako kowal, miał niezwykle zniszczone dłonie, w tym zupełnie zrogowaciałe opuszki palców i nie zostawiał czytelnych śladów linii papilarnych. Jest to niezwykle rzadki przypadek, niemniej zupełnie możliwy. Oprócz dwóch zabójstw Rachubiński przyznał się także do dwóch napaści na kobiety w 1959 roku, kiedy to usiłował dokonać gwałtu, oraz do jednego ataku w 1962 roku, w trakcie którego zranił nieznaną kobietę nożem w pośladek. Ponadto w okresie kilku lat przed zabójstwami uprawiał ekshibicjonizm, wielokrotnie w porach letnich obnażając się przed samotnie idącymi kobietami. Szczególnie ważny był napad na Teresę J., dokonany przez Rachubińskiego 12 listopada 1959 roku. Ofiara została poważnie pobita. Sprawca spłoszył dźwięk nadjeżdżającego motoru. Ofiara zeznała, że sprawca był jej znany z widzenia. Widywała go na drogach w okolicy swojej rodzinnej wsi. Milicja postanowiła dokonać swego rodzaju prowokacji i kiedy Teresa doszła do siebie po pobiciu, wysłano ją w eskorcie funkcjonariusza na drogę Bydgoszcz-Osielsk, aby tam wypatrywała sprawcy. Zobaczywszy go, miała dać znak ręką i taki właśnie znak wykonała na widok jadącego na rowerze Stefana Rachubińskiego. Milicjant podbiegł do niego i serdecznie się przywitał. Okazało się, że obaj panowie znali się od dziecka, razem też służyli w wojsku. Rachubiński był znany i lubiany w Osielsku. Żona, dzieci, praca w Bydgoszczy, po robocie dom, ogródek, jedno piwo po wypłacie. Milicjant uznał, że kobieta pomyliła się, a charakterystyczną kurtkę, jaką nosił i sprawca napadu, i Rachubiński, mogło nosić wielu innych mężczyzn. Przeprosił kolegę za pomyłkę i wrócił z Teresą na posterunek. Gdyby jej uwierzył, Zofia Ługowska i Danuta Kuklińska żyłyby. Gdyby. Sprzeczność pomiędzy opinią środowiska o Rachubińskim, a przebiegiem popełnionych przez niego przestępstw wzbudziła duże wątpliwości co do jego poczytalności i pociągnęła za sobą postanowienie o zasięgnięciu opinii biegłych psychiatrów. Rachubiński na obserwacji sądowo-psychiatrycznej przebywał trzykrotnie. Jeden raz został uznany za niepoczytalnego, natomiast biegli ze szpitali w Poznaniu i Grodzisku Mazowieckim stwierdzili, że może odpowiadać przed sądem. Proces Stefana Rachubińskiego rozpoczął się 15 października 1967 roku przed Sądem Wojewódzkim w Bydgoszczy. Oskarżony przyznał się do dwóch zabójstw i jednej napaści, jednak składając wyjaśnienia bardzo często zasłaniał się brakiem pamięci. Był wyraźnie przybity, popłakiwał. Wyrokiem z 13 listopada 1967 roku sąd skazał Stefana Rachubińskiego na karę śmierci przez powieszenie. Wobec nieuwzględnienia rewizji i utrzymania orzeczenia w mocy przez Sąd Najwyższy wyrok wykonano w grudniu 1968 roku w więzieniu w Bydgoszczy. Dzień dobry wieczór. Dziś przychodzę do Was z historią trochę krótszą, ale niezwykle ważną.
Sprawa Stefana Rachubińskiego jest bowiem pierwszą sprawą polskiego seryjnego mordercy, o której kiedykolwiek przeczytałam. Ale który dostarczył mi ponad 30-letni numer problemów kryminalistyki, wygrzebany jeszcze podczas studiów z jednej z przepastnych szaf w katedrze. Problemy niemal w każdym numerze w końcowej części streszczały jakąś sprawę kryminalną i zastosowane przy niej metody śledcze. W sprawie Rachubińskiego największy nacisk położono na opis działań milicji, które doprowadziły do zidentyfikowania zabójcy. A jeśli do tego dodam, że całość wydrukowana była na pożółkłych kartkach i zaopatrzona w reprodukcję czarno-białych zdjęć, to chyba łatwiej Wam będzie zrozumieć, dlaczego szczególną ciekawość wzbudzają we mnie właśnie sprawy na tyle stare, że miały szansę jeszcze być opisane w problemach. Tak, przyznaję, to stare pismo miało wielki wpływ na to, jakie historie Wam tu dziś opowiadam. Niezwykle żałuję, że kiedy miałam okazję zabrać z pracy 3 półki problemów, postanowiłam być głupio uczciwa i dziś mam na własność jedynie 4 numery. Na szczęście sporo materiałów z problemów można wciąż znaleźć w internecie i wciąż są dla mnie nieocenioną pomocą przy tworzeniu kolejnych odcinków. Przy najbliższym też pomogą. Do usłyszenia niedługo.